Po raz piąty w gminie Stare Miasto odbył się jesienny festiwal filmowy. Tym razem jego bohaterami była Małgorzata Kożuchowska i Olgierd Łukaszewicz. W programie, zgodnie z jego 5-letnią tradycją, były pokazy filmów z udziałem obydwu aktorów i spotkanie, na którym rozmawiano o aktorstwie i nie tylko. Kiedy wymyśliłam sobie zawód, który chciałabym uprawiać, a było to już dość wcześnie, bo gdzieś w 6 klasie szkoły podstawowej, miałam to szczęście, więc miałam dużo czasu, żeby się przygotować do egzaminów i żeby się utwierdzić też w tej decyzji, to wyobrażałam sobie przede wszystkim siebie jako aktorkę grającą w teatrze. Oczywiście podziwiałam aktorki i aktorów, których oglądałam w filmach przede wszystkim. Wtedy seriali było o wiele mniej niż teraz. Ale to mi się wydawał jakiś świat bardzo odległy, niedostępny i taki nawet abstrakcyjny. Prowadzący spotkanie Dariusz Domański pytał też o ważne wydarzenia w ich karierach aktorskich. Olgierd Łukaszewicz mówił m.in. o tym, jak dostał propozycję pracy w teatrze w Bonn. Powoła mnie dyrektor miejscowego teatru w Bonn. Czy pan nie chce się zaangażować tutaj? Ale numer. Ja byłem oniemiały kompletnie. Szok. Na 4 lata. Jak, gdzie tego rodzina? No to pan sprowadzi rodzinę. Dzięki Jarockiemu. No tak. No. On myślał, że ja zostawię ten Bonn i pojadę do Wrocławia grać. Aha. No ale wtedy mnie bardzo jednak miałem parcie na to, żeby popróbować swoich sił na zachodzie w obcym języku. I nie żałuję, mówiąc szczerze, tego doświadczenia. Wspominając reżysera teatralnego Jerzego Jarockiego, Małgorzata Kożuchowska opowiedziała, jak otrzymała propozycję gry w zespole Teatru Narodowego. Za, nie wiem, miesiąc chyba dostaję telefon od Jarockiego. Jarocki dzwoni do mnie. I mówi: Gosiu, on tak do mnie zawsze mówił, Gosiu, czy ty byś nie chciała dołączyć do obsady Błądzenia w Teatrze Narodowym? No to tam chyba siedziałam, bo jakbym stała, to bym pewnie padła. Chcę. Nie zastanawiałam się. No i tu się zaczęła moja przygoda druga życiowa pod tytułem Teatr Narodowy, bo dzięki tej właśnie produkcji dołączyłam do tego zespołu. No i się zaczął jakiś bardzo ważny rozdział w moim życiu zawodowym, teatralnym na pewno, a mianowicie współpraca z Jerzym Jarockim, potem był Kosmos, potem była jeszcze Miłość na Krymie. Miało być tango, ale tutaj z kolei powiedziałam, że Jarockiemu, że jestem już stara i bardzo chciałabym mieć dziecko, więc jeżeli się zaangażuję w kolejną produkcję, to nie będę miała dziecka, więc albo tango, albo dziecko, jest Jaś, nie było tanga. Na spotkaniu nie mogło zabraknąć pytania o rolę Albercika w Seksmisji. Seksmisja, Hillera. To ja wiedziałem dokładnie, kto jest pierwowzorem. Ja sam. Mieszkaliśmy w ciągu filmu Lekcja martwego języka, polecam ten film, świetny Majewskiego, z Julkiem Machulskim. No i toczyliśmy różne rozmowy i on już wiedział, że to będę ja i dla mnie pisał te role. Lepszą napisał dla Sztura, dla Maxa, ale wieczny harcerz i tak dalej. Także grałem taką parodię samego siebie. Także wiedziałem, znałem swoje słabe punkty. Na pamiątkę spotkania aktorzy otrzymali akwarele Tomasza Olszewskiego, obrazujące gminę Stare Miasto. Wystawa jego prac towarzyszyła tegorocznemu festiwalowi. Były też wspólne fotografie i dedykacje. Tradycją festiwalu jest też odsłonięcie tabliczki z nazwiskami bohaterów poszczególnych jego edycji. Tabliczki umieszczone są na symbolicznej festiwalowej ławeczce. W ramach festiwalu mieszkańcy gminy Stare Miasto mogli w swoim kinie za rogiem obejrzeć filmy z udziałem bohaterów tegorocznej edycji. Były to filmy Jak pies z kotem, Wyszyński, Zemsta czy Przebaczenie, Gierek oraz Seksmisja.